Dobra, mordeczki kochane, zapomniałem wam przypomnieć, że na dole będzie seasonową link do pobrania tego filmu, także każdy może go udostępnić i wiecie, no, działajmy razem. Cześć, witajcie z tej strony Invi i jest dzisiaj ze mną Masamune i Rimek. Halo? Halo. I tak, słuchajcie, jest jedna ważna rzecz, którą chcę wam przedstawić, a mianowicie to, że za 3 dni startuje serwer MCHC. Jest sprawa taka, że przez jakiś czas po prostu grało na nim na początku dużo osób, a niestety potem ta liczba malała, bo startowały również takie serwery EasyHC, czyli serwery, na których teraz już niestety 3/4 społeczeństwa zaczęło swoją przygodę z Polskami. Zarazem też idzie to, że duża część osób tak naprawdę nie ma pojęcia, jak świetna była zabawa na takich serwerach hardcore. Trzeba to jakoś ustabilizować. Także po prostu pokażmy, moim zdaniem powinniśmy pokazać na tej edycji MCHC, że jednak potrafimy jeszcze grać w tego Minecrafta taki, jaki kiedyś był, i jakoś odratować ten serwer, bo to serio może być ostatnia edycja MCHC i wtedy będziemy musieli popierdalać po takich EasyHC z pandorkami i jakimiś innymi gównami. Jeszcze jedna jest ważna rzecz taka, że dużo z was prosi o skafa i tak dalej, i moim zdaniem nie powinniście tego robić, bo na serwerze MCHC, czyli hardkorze, który jest teraz obecnie, nie potraficie pograć tak normalnie 2 tygodnie, i wiem, że to jest wina beczek i tak dalej, tego wszystkiego, zaraz pełno osób będzie pisało w komentarzach. No ale to kiedyś też się grało na beczki i mówię tutaj o takich już edycjach plus 10, kiedyś też się grało na beczki, a jednak te edycje na starym serwerze, chociażby SKKF i nie tylko SKKF, a na MCHCF trwały dużo, dużo dłużej niż na tej obecnej edycji MCHC, która była ostatnia. Ale powiedzcie mi ludzie tak szczerze, co to jest za problem rzucić perło o ścianę, zrobić klocek skilla, chociażby water skilla o ścianę, który jest o wiele łatwiejszy od tego takiego robionego o podłogę. Ty nie ma żadnego problemu, tylko po prostu to jest wymówka osób, które ciągle podają przez takie rzeczy, bo lecąc do fosy panikują i nie wiedzą co robić. Wiem o tym sam, ponieważ dużo razy na live'ach tak mam i nie wiem co zrobić, potem ludzie piszą mi, a miałeś 4 perły, miałeś klocki, mogłeś szybko rzucić sobie na pasek i zrobić tego klocka skilla, tak to padłeś i hi hi ha ha, no. Dobra, także jak widzicie, Masamuna wywaliło, także do, musimy to dokończyć sami i pokażmy na tej edycji MCHC, zbierzmy się tak wszyscy i grajmy, dopóki nie zostanie chociażby te 50 osób na serwerze, bo uwierzcie mi, naprawdę warto, bo już za niedługo mogą nam zostać tylko takie głupie serwery, na których naprawdę jest dużo pay to win i różnych gówien, które nigdy nie powinny być miejsca, bo to jest serwer, który powinien być i stać się serwerem, na którym każdy ma równe szanse. Także no. No, nie pozwólcie, żeby MCHC tak samo skończyło jak SKKF i grajcie po prostu tam. No i to mówi nawet Rimek, który jest właścicielem serwera EasyHC, także no, pokażmy wszyscy, że damy radę i trzymam za was kciuki. Na razie. No, elo.